Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Programowanie robotów, budowa bolidu formuły, obsługa najnowocześniejszej aparatury optycznej czy animacja obiektów przestrzennych. W takich zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół zawodowych podczas pobytu w Politechnice Wrocławskiej. Młodzież skorzystała z oferty naukowej uczelni wyższej w takich branżach jak mechanika, mechatronika, informatyka czy budownictwo. Wyjazd na uczelnię wyższą możliwy był dzięki projektowi Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2, prowadzonemu przez Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Politechnika Wrocławska również w absolwentach szkół technicznych i zawodowych upatruje swoich przyszłych studentów. Ta młodzież jest częściowo już przygotowana również do właśnie zakresu tej wiedzy, podstawowej wiedzy technicznej. Również mają częściowo doświadczenie zawodowe, które nabyli właśnie na warsztatach, które są w szkołach prowadzone jako normalne zajęcia dydaktyczne, czy poprzez jakieś praktyki w firmach. Więc to przychodzi młodzież, która już ma troszeczkę większą wiedzę techniczną niż młodzież po szkołach ogólnokształcących. Uczniowie szkół zawodowych mieli okazję obserwować pracę najnowocześniejszej aparatury wykorzystywanej przez specjalistyczne ośrodki na całym świecie. Maszyny zostały w dużej części zakupione dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej lub sponsorowane przez liczne zakłady z regionu, które zatrudniają absolwentów Wrocławskiej Politechniki. Parogodzinny program zajęć praktycznych i laboratoryjnych przeprowadzony był w sposób przystępny i atrakcyjny. Czyli realizowanych jest z wielu dziedzin, między innymi z programowania robotów, z wykorzystaniem sterowników PLC, z wykorzystaniem szybkich kamer, z wykorzystaniem kamer do termowizji. Młodzież badała zjawiska fizyczne oraz zmierzyła się z problemami związanymi z takimi dziedzinami jak energetyka, mechanika czy medycyna. Mogła sama zaprogramować specjalnego robota, przenieść mimikę twarzy na wirtualny obiekt, który animowała na komputerach, dowiedzieć się, na czym polega wyświetlanie filmów w technologii trójwymiarowej, czy obserwować budowę bolidu formuły, który tworzą studenci. Uczniowie odwiedzili także zakład pojazdów samochodowych i silników spalinowych prowadzony przez Wrocławską Politechnikę. Mamy tutaj trzy laboratoria. Laboratorium silnikowe z hamowniami silnikowymi, gdzie można zmierzyć moc samego silnika, zbadać paliwa różnego rodzaju, systemy oczyszczania spalin, katalizatory. Mamy tutaj drugie laboratorium typowo pojazdowe, w którym uczniowie mogą zobaczyć, jak bada się samochód, czyli jak się bada rzeczywistą jego moc. Nie taką, która jest wpisana w dowodzie rejestracyjnym, ale taką, którą naprawdę posiada pojazd. I trzecim laboratorium, które mieli możliwość zobaczyć uczniowie, jest laboratorium badań emisji, w którym uczniowie mogą zapoznać się z tym wszystkim, właściwie ze sposobem oddziaływania samochodu na środowisko naturalne. Zajęcia prowadzone były nie tylko przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, ale również przez samych studentów, którzy aktywnie uczestniczą w programach uczelni wyższej. Była to także okazja do zaprezentowania efektów pracy kół naukowych działających przy Politechnice Wrocławskiej. Tak? Co się stało, Azor? Okej, dobra. Stary, to są jego zajęcia. Będę się odzywał jego obroty. I raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Raz, to dobra, Azor, pokaż, jak się wracamy. Raz, trzy, cztery, pięć. Pokaż, mam nadzieję, że się podobał. Smacznego na pierwszym ognisku w Śródmieściu z okazji niepowtarzalnej daty. 12. No, inicjatywa zimą, ale dzisiaj jest taki jeden dzień szczególny, który zdarza się raz na 100 lat. Trzy takie same liczby w dacie, czyli 12, 12, 12. Nikt z nas nie dożyje następnego takiego dnia i z okazji takiego dnia Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście oraz ja chcielibyśmy po prostu ten dzień jakoś utrwalić w pamięci mieszkańców Śródmieścia. Stąd ten pomysł, żeby w tym dniu zorganizować ognisko. Thank you.
spotkanie dla mieszkańców, żeby mieszkańcy przy ognisku mogli się spotkać, zjeść kiełbaskę, napić się gorącej herbaty, powspominać. Mamy również różne niespodzianki, tańce z ogniem, będą wyświetlane przeźrocza, zdjęcia mówiące o końcu świata, bo dosyć tak głośno w tej chwili się mówi, że koniec świata się zbliża, więc różne jeszcze niespodzianki mamy i z tego powodu właśnie dzisiaj się spotkaliśmy. Pierwsze ognisko Grybków, można powiedzieć, w Śródmieściu. Artur Mazurkiewicz został wybrany nowym przewodniczącym Sureckiego Związku Pracodawców. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Seńczuka, który sprawował kadencję nieprzerwanie od 12 lat. Organizacja, która buduje relacje pomiędzy środowiskami biznesowymi oraz wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wkroczyła w trzecią dekadę swojej działalności. Uroczystość 20-lecia miała miejsce w monumentalnych salach Zamku Książ. Podczas okrągłego jubileuszu wybrany został nowy zarząd Sureckiego Związku Pracodawców. Przewodnictwo w organizacji przejął Artur Mazurkiewicz, który upatruje już nowych wyzwań, jakie stoją przed związkiem. Przypuszczam, że związek będzie bardziej widoczny na zewnątrz, będzie się angażował w sprawy samorządowe, a przede wszystkim korzystał z doświadczeń z konfederacji, do której należy, czyli Konfederacji Pracodawców Polski Lewiatan. Korzystał z tych doświadczeń, które wypracowali sobie na polu rządowym, czyli wpływania czy opiniowania pewnych uchwał i przenosząc te doświadczenia na pole samorządowe, bo wydaje mi się, że można je przenieść i można z tego bardzo mocno korzystać. Podczas 20-letniej działalności Sureckiego Związku Pracodawców organizacja była blisko takich wydarzeń jak wejście Polski do Unii Europejskiej czy jej prezydencja w unijnych strukturach. Opiniowała również zmiany w kodeksie pracy, a także wspierała rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizowaliśmy różne konferencje, spotkania, organizowaliśmy szkolenia, dawaliśmy możliwości spotkania z ludźmi z tak zwanej górnej półki w Polsce, którzy mogli przybliżyć naszym pracodawcom to, co dla nich było najważniejsze w okresie restrukturyzacji i przebudowy przemysłu. Rolą Sudeckiego Związku Pracodawców przez dwie dekady stała się również integracja środowisk biznesowych, propagowanie lokalnego patriotyzmu oraz etyki wśród przedsiębiorców. Podmiot nawiązał również współpracę z czeskimi sąsiadami, analogicznymi organizacjami w Europie oraz instytucjami z regionu. Zawsze możemy liczyć na współpracę z Sudeckim Związkiem Pracodawców. Zresztą tutaj pan Tadeusz Choczej również jest członkiem, kiedyś był przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia, więc mamy okazję wymieniać się różnymi spostrzeżeniami, zarówno z obszaru rynku pracy, jak i biznesu, przedsiębiorczości. Podczas jubileuszu 20-lecia opowiadano o historii Sureckiego Związku Pracodawców. Wyróżniono także osoby, które angażowały się w działania organizacji, jak Henryka Bochniarz, szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, czy założyciele Sureckiego Związku Pracodawców Sławomir Hunek, Anna Dynowska oraz Tadeusz Choczej. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.